Cześć! Miło mi Was powitać w 205. odcinku marketingowego podsumowania tygodnia. Jak widzicie, jestem tutaj sama, bez Huberta, ale na początku, zanim cokolwiek zacznę, chciałabym mu serdecznie podziękować za to, że właśnie Hubert wprowadził mnie w ten format. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli kiedyś okazję do współpracy, być może nagramy jakiś wspólny odcinek, albo nie wiem, coś się wymyśli. W każdym razie druga bardzo ważna rzecz, jak już zauważyliście, jestem w studiu, jest to nieco trochę, można powiedzieć, inna forma. Docelowo będziemy zmieniać ten format marketingowego podsumowania tygodnia. Mam nadzieję, że spodoba się Wam. No ale nie przedłużając, przejdźmy do sedna. Przygotowałam dzisiaj dla Was 5 newsów. Dwa z nich będą dotyczyły TikToka, 2 Instagrama i 1 Clubhouse'a. I jeśli możemy pokazać naszym widzom, co tu dzisiaj przygotowaliśmy, to będą robocze wersje na Instagramie. Jak już pewnie wiecie, w jednym z poprzednich odcinków marketingowego podsumowania tygodnia na pewno informowałam Was o tym, że Instagram zamierza wprowadzić wersje robocze dla Stories i obiecałam Wam dać znać, gdy ta funkcja będzie już w końcu dostępna. No oczywiście to zadziałało, możecie już z tego skorzystać i przyznam szczerze, że dla mnie ta funkcja jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Często podczas edycji Storiesów musiałam w jakiś sposób wychodzić z edycji, ponieważ, nie wiem, zadzwonił mi telefon, ponieważ, nie wiem, musiałam sprawdzić link po to, żeby skopiować do Stories. No a teraz wszystkie te rzeczy zostają zapisane w wersjach roboczych. Platforma będzie wysyłać użytkownikowi powiadomienie, że szkic będzie przechowywany przez 7 dni właśnie w takiej wersji roboczej. No i wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy news. To działa już od kilku chwil, no ale pomyślałam, że być może jeszcze wielu z Was jest w takim sezonie pourlopowym albo urlopowym i jeszcze tego nie wie. Więc jeśli macie ochotę, przetestujcie to. Ja uważam, że to jest naprawdę świetne, świetne rozwiązanie. Ale przechodząc dalej i też pozostając przy okazji w temacie Instagrama, tutaj też Instagram, no, można powiedzieć, bardzo się spisał, ponieważ od niedawna tłumaczy teksty w relacjach. Co ciekawe, rozpoznaje aż 90 języków. No i jeśli zostanie wykryty na Stories, właściwie na, bo musimy tutaj dodać, że tak właściwie ten tekst, który jest zapisany na Stories, on jest właśnie w formie tekstowej, a nie w formie audialnej. Być może wkrótce Instagram też dojdzie do tego, żeby tłumaczyć tekst mówiony. Póki co jednak jest to tekst pisany i taki tekst możecie sobie każdorazowo przetłumaczyć, klikając w opcję w lewym górnym rogu „Zobacz tłumaczenie”. No i ta opcja też jest już dostępna w Polsce, więc być może jeśli obserwujecie jakichś zagranicznych autorów, na pewno mogliście ją zauważyć, a jak nie, to jestem pewna, że po tym marketingowym podsumowaniu tygodnia przetestujecie sobie to. Lecąc dalej, zmieniając temat, zaczynamy od TikToka. TikTok wprowadził dosyć ciekawą kampanię, której zadaniem jest, można powiedzieć, taki remake starych, ale dobrze znanych i lubianych reklam. Jak widzicie, tutaj mamy na przykład Snickers, z angielskiego Game, to jest reklama o nazwie Game, ale u nas znana jako zjedz Snickersa, bo zaczynasz strasznie gwiazdożyć. No i tutaj widzimy remake użytkowników dotyczący właśnie tej reklamy. Zresztą polecam właśnie tego użytkownika, Ross Smith, ma świetną babcię, naprawdę kręci świetne TikToki. A sama reklama Snickersa jest z 2010 roku. Także widzicie, tutaj jest całkiem świetny pomysł na recykling treści, no i też praktycznie darmową reklamę dla marek, bo jednak to wszystko powraca, użytkownicy chętnie nakręcają właśnie takie remake'i. Co jest ciekawe, tutaj użytkownicy też starają się
wykazać ogromną kreatywnością. A przede wszystkim tutaj pamiętajmy o tym, że TikTok jest taką formą, która naprawdę wyzwala wielkie możliwości. Można stworzyć właściwie takie wideo, jakich nie powstydziłby się naprawdę nie jeden marketer. No ale co jeszcze przy tym? Tutaj mamy też Skittles Touch, czyli skubnij tęczy. Reklama pochodzi z 2007 roku. Dalej mamy reklamę Old Spice. Nie przypominam sobie, żeby ta reklama była u nas dostępna. U nas było raczej coś w stylu siedzę na koniu. Oczywiście te teksty reklam gdzieś tam utarły się w języku polskim. I myślę, że wiele z nich gdzieś tam w ciągu, w jakichś tam konwersacjach pojawiają się, na przykład zjedz Snickersa. No ale teraz już przejdźmy do końca. Chciałabym jeszcze Was serdecznie zaprosić na TikToka sprawnego marketingu, bo już od, myślę, że od jeszcze tego tygodnia planujemy wraz z Jędrzejem, którego jeszcze nie znacie, wprowadzić nowy format na TikToku, trochę odświeżyć właśnie ten kanał sprawnego. Jędrzej u nas zajmuje się głównie tworzeniem wideo, tworzy też filtry AR, jeden z nich możecie znaleźć już na naszym Instagramie. Także jeśli jesteście ciekawi, co tam dla Was przygotowaliśmy, na pewno powinniście zerknąć właśnie na TikToka sprawnego. Pozostając cały czas w temacie TikToków, warto wspomnieć o tym, że wydarzenia na TikToku, wydarzenia właściwie live'y na TikToku można teraz planować. I co więcej, można je udostępniać na TikToku, na samym TikToku, ale też na kilku innych platformach. Można je także promować płatnie, co wcześniej nie było kompletnie możliwe. Na pewno, jeśli korzystacie z TikToka, nieraz natrafiliście się na live, natrafiliście na live'a. Teraz myślę, że to jest ułatwienie dla firm po to, żeby na przykład zaplanować jakąś ciekawą rozmowę z gościem, ewentualnie stworzyć coś naprawdę szalonego. I poza tym planowaniem wydarzeń, TikTok wprowadza też taką możliwość prowadzenia panelu pytań i odpowiedzi na żywo. Do tej pory widzowie mogli zadawać pytania tylko i wyłącznie w sekcji komentarzy, a wiadomo, przy większej liczbie tych komentarzy dane pytania niestety nie są możliwe do odnalezienia. Dajcie znać, czy na pewno będziecie korzystać z tej opcji, czy jest to dla Was interesujący content. Myślę, że może to być naprawdę dosyć spory krok naprzód, jeśli chodzi o TikToka. No i jak widzimy, on się nieustannie rozwija, więc to jest platforma, która z pewnością jeszcze nie raz nas zaskoczy. Przechodząc już do platformy zupełnie innej, Clubhouse'a, wydawać by się mogło, że w przeciwieństwie do TikToka to jest już taka aplikacja, która wymiera, albo wymarła, albo też została wygryziona przez swoje kopie, takie chociażby jak właśnie Twitter Spaces. Jednak okazuje się, że Clubhouse wcale nie jest na wymarciu, ponieważ w tej aplikacji dziennie otwiera się do 600 tysięcy pokoi dziennie. Tak więc, jak sami widzicie, jest to ogromna liczba. Co ciekawe, połowa tych pokoi jest tworzona z Indii i jak widzimy tutaj rynek, Clubhouse na rynku indyjskim ma się całkiem nieźle. Wielki przyrost użytkowników w Clubhouse'ie został odnotowany w maju tego roku, ponieważ wtedy to Clubhouse pozwolił użytkownikom Androida korzystać właśnie z siebie, korzystać z pokojów w Clubhouse'ie. I teraz tych użytkowników jest o wiele, wiele więcej, bo aż o 10 milionów użytkowników więcej. Więc dane cały czas są piorunujące. No i co nowego w tym Clubhouse'ie? Clubhouse wprowadza nową rolę liderów do swoich klubów. Ma to pomóc zwiększyć, a właściwie zmaksymalizować zaangażowanie użytkowników
właśnie po to, żeby cały czas coś się tam działo. Liderzy mają pomóc administratorom klubów po prostu w rozwoju tych klubów. Mogą zakładać swoje pokoje, mogą też wprowadzać jakieś tam drobne wydarzenia, ale niestety nie mogą, niestety albo stety, nie mogą edytować ustawień danego klubu, czy też edytować jego nazwy, albo usuwać, czy też dodawać członków. I to właśnie administratorzy będą mogli wybierać tych członków klubu, których uważają za takie zaufane osoby, po to, by mianować ich właśnie liderami. Kolejna nowość z Clubhouse'a to jest zmiana obserwatorów na członków. I jeśli jesteś administratorem klubu, możesz ustawić tutaj członkostwo jako członkostwo otwarte, co oznacza, że każdy może dołączyć do Twojego klubu jako członek, lub możesz sprawić, że członkowie będą dołączać do Twojego klubu przez zatwierdzanie. To znaczy, że indywidualnie każdego z potencjalnych członków musisz zaakceptować po to, by miał dostęp do tego, co dzieje się w Twoim klubie. Myślę, że to też jest dosyć ciekawa opcja. Myślę, że też sporo osób jest zazwyczaj w danych klubach takich wyglądających na potencjalnych liderów, więc jeśli prowadzicie jakiś klub, myślę, że ta informacja będzie dla Was przydatna. I to tyle, jeśli chodzi o newsy. Dzisiaj krótko, bo to jest taka moja pierwsza forma testowa, ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz powiem Wam trochę o szkoleniach sprawnego marketingu, czyli przejdziemy do takiej stałej formuły. Tak, właśnie dzisiaj, czyli 9 sierpnia wystartowały szkolenia sprawnego marketingu. Następna edycja szkoleń będzie już we wrześniu, ale na te szkolenia sierpniowe, czyli te, które są już dzisiaj aż do końca tygodnia, bo aż do 12 sierpnia, cały czas możecie się zapisywać. Oczywiście na te dzisiejsze już nie, jednak na jutrzejsze, czyli 10 sierpnia, oczywiście możecie się zapisać, jeśli jeszcze tylko są miejsca. Warto dodać, że szkolenia właśnie sierpniowe są prowadzone w Poznaniu, ale także online, więc jeśli nie możecie być z nami tutaj na miejscu, śmiało rezerwujcie miejsca na online. Oczywiście następna edycja tutaj jest już w Warszawie, ale też śmiało możecie dołączać do nas online. I tutaj, jeśli chodzi o dobór szkoleń, praktycznie możecie znaleźć wszystko. Od Instagrama, przez Facebooka, aż do rzeczy związanych z Googlem, optymalizacją konwersji, z LinkedInem i tak dalej, i tak dalej. Więc zachęcam Was na zerknięcie na stronę szkolenia.sprawne.marketing. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Kolejna rzecz, kolejny news. Jest to konferencja I Love Marketing, która odbywa się już 21 do 24 września. Będzie to oczywiście 4-dniowa konferencja o marketingu, podzielona na różne, właściwie takie, można powiedzieć, panele. Całą agendę znajdziecie na stronie ilovemkt.pl i już tutaj przewijam. Macie tutaj podział na I Love Ads and Analytics, I Love Social Media, I Love Marketing i I Love SEO and Content. Wiele tutaj z osób jest, gdzieś tam już pojawiała się u nas na konferencji, ale są też i nowe osoby, mam nadzieję, że przywitacie ich gorąco, ale wśród tych, których na pewno znacie, jest to właśnie Dagmara Pakulska, Bartek Sybiga, Jakub Biel, Anna Ledwoń-Blacha, Marcin Radziwoń, też znany influencer. Także jeśli macie ochotę dołączyć do nas, to śmiało teraz, z tego względu, że jeszcze tylko przez kilka chwil właściwie będzie niższa cena tych wejściówek na konferencję. Myślę, że pod koniec sierpnia, być może początek września, nastąpi zwyżka tych cen.
No, także pamiętajcie też o tym, że niestety albo istety obostrzenia, które aktualnie są, pozwalają nam zapełnić jedynie 50% sali. No bo warto wspomnieć, że konferencja I Love Marketing, tego nie dodałam na początku, a powinnam, będzie odbywać się w warszawskim multikinie Złote Tarasy. I tam właśnie mamy nadzieję się spotkać. Oczywiście, jeśli nie możecie do nas dołączyć, być z nami właśnie w tym dniu, zapraszamy Was serdecznie na wersję online, bo też będziemy wszystko transmitować. Jeśli jeszcze nie kojarzycie konferencji I Love Marketing, chcielibyście zapoznać się z formatem albo nie udało Wam się być na poprzedniej edycji, polecam Wam nagranie z konferencji I Love Marketing, z tej poprzedniej, czyli z tej kwietniowej. Tam znajdziecie cały pakiet nagrań konferencyjnych, czyli wystąpienia top 20 prelegentów i wszystkie panele dyskusyjne, a były to naprawdę merytoryczne, soczyste, mięsiste panele, które naprawdę, naprawdę warto zobaczyć. I oczywiście one dopełniały się. Tutaj nasi prelegenci właśnie w studiu, w którym aktualnie się znajduję, dyskutowali na tematy swoich prezentacji. To była naprawdę, naprawdę ciekawa forma. To już przejdę dalej. Aha, nagrania możecie znaleźć na wideo Sprawny Marketing i kosztują 970 zł netto. Kolejna rzecz to jest kurs Twoja firma w internecie. Jest to właśnie taki specjalny, spersonalizowany kurs dla, można powiedzieć, początkujących marketerów, właśnie takich, którzy rozpoczynają swoją działalność w internecie, nie wiedzą, jak zabrać się za kreowanie swojego wizerunku w sieci, zastanawiają się, w jaki sposób prowadzić swoje social media, w jaki sposób tworzyć swoje sklepy, swoje strony internetowe. Ten kurs ma kilka modułów. O tych modułach możecie przeczytać sobie na stronie twojafirmawinternecie.pl. Są dwie możliwe ścieżki kursu, strona internetowa i sklep internetowy. Właściwie z tego kursu najwięcej wyniosą, tak jak już powiedziałam, osoby, które dopiero początkują w marketingu, ale też właściciele małych firm, freelancerzy, czy też właściciele sklepów internetowych. No i ten kurs jest prowadzony chociażby przez Łukasza Chodorowicza, Jędrzeja Komosińskiego, Mariannę Krupę, Michała Czerlikowskiego, Piotra Szkodę, Katarzynę Granop-Szkodę, Huberta Jezierskiego, którego znacie już z marketingowych podsumowań tygodnia, Mariannę Krupę, która też jest z naszej agencji, spółki, siostry Maxroy Agency i Krzysztofa Marca. Ceny są różne, pakiety są różne. Jeśli wiecie, czego potrzebujecie do rozwoju waszej firmy, marki, po prostu zajrzyjcie na tę stronę i wyszukajcie odpowiedniego modułu, który na pewno pomoże Wam rozwinąć się w sieci. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest premium Sprawny Marketing, czyli coś, co wejdzie w Sprawnym Marketingu prawdopodobnie już od września. To będzie taki nietypowa platforma subskrypcyjna, która pozwoli na to, żeby żadne wydarzenie marketingowe, żadna książka marketingowa Wam nie umknęła. Będziemy streszczać konferencje marketingowe, polskie i zagraniczne, będziemy streszczać książki marketingowe, wszelkie artykuły, które powstaną. To jest naprawdę taki, to jest taka zbitka wiedzy przeznaczona dla zabieganych marketerów. Tych bonusów jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo, więc zajęłoby mi to naprawdę chociażby z 15 minut, by opowiedzieć o wszystkim. Więc jeśli jesteście ciekawi, zainteresowani, wchodźcie na stronę premium.sprawny.marketing i tam poczytacie sobie o szczegółach. A wszystkie treści Sprawnego od września będą już za paywallem, więc tutaj zachęcamy właśnie do zasubskrybowania tego premium. I ostatnia rzecz, to jest najnowszy, piękny magazyn z Piotrem Budzkim.
to z Piotrem Budzkim na okładce. Jest to zwycięzca poprzedniej edycji I Love Marketing. Piotr Budzki napisał artykuł właśnie w tym magazynie. Możecie go przeczytać. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa, są tam naprawdę bardzo ciekawe spostrzeżenia. I co więcej, poza tym w magazynie znajdziecie też nie tylko Piotra Budzkiego z poprzedniej edycji I Love Marketing, ale znajdują się tam też artykuły innych prelegentów i prelegentek właśnie z tej wspaniałej edycji Top 20 I Love MKT. I co jest bardzo, bardzo ważne, tylko jeszcze teraz zapłacicie za prenumeratę 97 zł. Są to dokładnie 184 strony magazynu. Jest to naprawdę rekord w historii magazynu sprawnego. A właśnie ta cena obowiązuje jeszcze tylko i wyłącznie przy tym najnowszym numerze z okładką Piotra Budzkiego. Później już cena wraca do normalności, także naprawdę to są ostatnie chwile na to, żeby zakupić prenumeratę w niższej cenie. Poza tym w 16 numerze znajdziecie nowe działy z opiniami ekspertów, znajdziecie też, tak jak już wspomniałam, informacje właściwie artykuły prelegentów i prelegentek z I Love Marketing. Znajdziecie też różne ciekawostki, newsy z świata marketingowego, z LinkedIna, z Facebooka, z Instagrama, właściwie ze wszystkich social mediów. No i co wyróżnia Sprawny Marketing, nasz magazyn, to są przede wszystkim teksty, które nie były wcześniej nigdzie publikowane. No i tutaj nie znajdziecie treści, żadnych treści sprzedażowych. No ale myślę, że warto ten magazyn kupić, ponieważ nasza redaktorka naczelna Ania Kołodziej jest naprawdę z niego dumna, nie tylko z okładki, ale też z zawartości. Długo za nią jest naprawdę wiele nocy nieprzespanych po to, by dopiąć ten magazyn na ostatni guzik. Także jeśli chcecie wesprzeć Anię, to kupcie ten magazyn, bo naprawdę, naprawdę warto. I to tyle byłoby na dzisiaj newsów. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną i mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień o tej samej porze. Jeśli chcecie więcej informacji na jakiś temat, możecie śmiało zostawić komentarz. Możecie oczywiście zostawić łapki w górę, zasubskrybować nasz kanał w zależności od tego, skąd nas oglądacie, właściwie mnie, i dać znać, czy Wam się podobało, czy taka forma jest dla Was bardziej przejrzysta, czy wolicie jednak te marketingowe podsumowania tygodnia z domu. Mam nadzieję, że wkrótce ten format będzie się tak zmieniał, że sprawi Wam to większą, jeszcze większą przyjemność słuchania mnie, oglądania newsów i gromadzenia wiedzy właśnie z ostatnich tygodni marketingowych, newsów z ostatnich tygodni. No i co? To chyba tyle. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, jak już wcześniej mówiłam. I co? Do zobaczenia. Cześć.